zdrowia, szczególnie dla wolności wypowiedzi gwarantowanej konstytucją amerykańską. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No kwestia wolności z wypowiedzi i kwestia mowy nienawiści jest dosyć ostra i gorąca, szczególnie wśród tych nowoczesnych środków społecznościowych typu Facebook i YouTube. No, oni walczą z mową nienawiści, no, a jest to najprostsza droga do cenzurowania tego, co lewica pozwala powiedzieć, a tego, czego lewica nie pozwala powiedzieć. No i teraz jest pytanie, czy mowa nienawiści jest... można mówić, czy nie można, czy to jest gwarantowane konstytucyjnie, czy nie jest gwarantowane konstytucyjnie. No okazuje się, że jest gwarantowane. Mowa nienawiści jest gwarantowana w konstytucji amerykańskiej. No i w zasadzie to jest wszyscy ci ludzie, te gadające głowy, wszyscy w gazetach, w telewizji, w radiu, no to oni bardziej opowiadają o tym, co oni myślą, że powinno być prawo, a jakie nie powinno być prawo, no i ich interpretacja jest jaka jest. No każdy ma prawo do własnej opinii, no ale nikt nie ma prawa do własnych faktów. Także pierwsza poprawka do konstytucji jest dosyć konkretna. No i czy coś jest zabronione? No są pewne rzeczy zabronione. Jest zniesławienie, jest zabronione, podburzanie jest zabronione, nieprzyzwoitość jest zabroniona, no i oszukaństwo jest zabronione. Także to są cztery rzeczy, które w zasadzie nie powinny być przez prawo popierane. No, sprośność i nieprzyzwoitość. No to w zasadzie każdy rozumie, o co chodzi. Zniesławienia, tak samo wiadomo, o co chodzi. Oszukaństwo, też wiadomo, o co chodzi. No i podburzanie. No podburzanie też jest o co chodzi. W 2010 roku w Sądzie Najwyższym właśnie była kwestia pornografii dziecięcej. No i w kwestii pornografii dziecięcej wyszła kwestia, na co innego powinno przechodzić ta wolność słowa w konstytucji. No ale wiadomo, że pornografia dziecięca, no to jest sprośna. Pierwsza poprawka, część ludzi bardzo często mówi, że pierwsza poprawka nie jest absolutna, no, ale to w sumie to jest, trzeba by popatrzeć troszeczkę inaczej, no bo w zasadzie to nie trzeba patrzeć, co nie jest zabronione, a mogłoby być zabronione, tylko trzeba popatrzeć, co czy ta mowa, którą ktoś tam przedstawia i mówi, podchodzi pod to wyłączenie. No to tak jakby ktoś był ugryziony przez węża gdzieś na pustyni czy w dżungli i by przychodził i by się zapytał lekarza, czy ten wąż, czy żmija była jadowita. No to nie chodzi o to, żeby lekarz odpowiedział, że nie wszystkie żmije są jadowite, tylko chodzi o to, czy faktycznie ta żmija była jadowita. No i tak samo w tym wypadku jest kwestia tej hate speech, czyli ta mowa nienawiści. No dopóki nie podburza, dopóki nie zniesławia, dopóki nie jest powiedzmy sprośna, w tym czasie można mówić. Część ludzi no to używa takiego argumentu, że wolność słowa, ale nikt nie może krzyczeć pożar
w teatrze. No i to jest troszeczkę no, bez sensu spostrzeżenie czy opowiastka. No ta opowiastka powstała w 1919 roku, kiedy tam skarżyli faceta, który w zasadzie walczył przeciwko temu, żeby być w poborze wojskowym na pierwszą wojnę światową. No bo tak, Ameryka brała udział w pierwszej wojnie światowej. No i właśnie jeden z tych sędziów tłumaczył, że nie można krzyczeć, tak samo jak nie można mówić ludziom, żeby nie chcieli iść do wojska. Także starał się to wciągnąć pod konto wolności słowa właśnie z tym krzyczeniem o pożarze. No ciekawe jest to, że on też wspominał, że trzy pokolenia imbecyli w pewnych rodzinach to jest wystarczające, żeby państwo sterylizowało właśnie tych inwalidów, czy tych ludzi z ograniczonym umysłem. Także jeżeli ktoś mówi właśnie, że nie można krzyczeć pożar w teatrze, no to tak akurat historycznie jest to dosyć dziwne. No, podburzanie i grożenie, ludzie mówią, że to nie jest wolna mowa. No, to jest wolna mowa, bo dopóki nie ma grożenia bezpośredniego uderzenia, powiedzmy, twarzą w twarz, no nie można powiedzieć idź tam i ich weź pobij. No ale jeżeli mówisz, że ta grupa jest taka czy inna, no to ogólnie rzecz biorąc też mówienie o łamaniu prawa, tak? No łamanie prawa, no to jest przez obywatela. Można atakować prawo, tak? Można atakować się podstawy, można powiedzieć, że to prawo się nie podoba, no ale to nie jest podburzanie. To jest po prostu opinia obywateli i nawet podpuszczanie ludzi, żeby oni łamali, no to też jest wolność wypowiedzi. No ci obywatele, którzy powiedzmy złamią prawo, no to oni łamią tam jakieś prawo, no ale jednak wypowiadanie się tak w przestrzeń, no to jest taka retoryka, jest gwarantowana wolnością konstytucji. No jest coś takiego, czy słowa walczące, to jest tak zwane fighting words. To był taki człowiek Czapliński w 1942 roku. No to on był świadkiem Jehowy, no i w New Hampshire on sobie wychodził i tam swoje gadki uskuteczniał. Uskuteczniał, no i na rogu przyszli jego tam wzięli, troszeczkę poszarpali, policja starała się go tam przesunąć, no to on ich nawyzywał od faszystów i wtedy został zaaresztowany, no i też częściowo skazany, no i była ta kwestia, czy można takie rzeczy wykrzykiwać, czy nie. No także to jest taka ironia sytuacji. No i tam mowa nienawiści. Problem jest taki, że społeczeństwo właśnie zaczyna się, no część społeczeństwa, wszyscy ci aktywiści mówią, że mowa nienawiści, szczególnie względem ludzi o innej narodowości, o innej religii, czy o innej preferencjach seksualnych, no to jest niekonstytucyjna. No ale to jest akurat jest inaczej. To jest przeciwnie do tego, co większość ludzi myśli, że prawo powinno być. No to jednak mowa nienawiści jest gwarantowana w Ameryce
w Ameryce konstytucją. Część ludzi mówi, że jest coś takiego jak przypadkowy terroryzm. No, że przypadkowy terroryzm, no to nie jest wolność wypowiedzi. Na czym to polega? No na tym to polega, że część ludzi będzie, powiedzmy, mówiła, że ta grupa jest taka czy owaka, czy ci ludzie są tacy i owacy. No i w pewnym momencie jakiś tam przypadkowy wariat dojdzie mu do głowy, że on powinien iść i coś zrobić z tymi ludźmi, o których powiedzmy ktoś inny mówi, tak, że przypadkowo on podejmuje działanie. No i później część ludzi mówi, tylko dlatego, że ten zrobił, zastrzelił czy pobiegł do tych ludzi, tylko dlatego, że tamten inny o tym opowiadał. No i w zasadzie chcą zamykać tych ludzi, którzy mówią na temat innych ludzi, bo jakiś przypadkowy wariat to zrobił. No oczywiście, nie ma nic wspólnego. Tak jak zabieranie, powiedzmy, chęć zabierania rozbrojenia czy konfiskaty broni w Ameryce, tylko dlatego, że paru wariatów tam strzela, no to to właśnie to nie ma sensu. To jest właśnie te podpuszczanie lewackie przeciwko wolności wypowiedzi, wolności, druga poprawka do konstytucji, która gwarantuje wolność słowa. Następna idiotyczna sprawa to jest to, że ludzie wychodzą i mówią, my musimy wybalansować wolność wypowiedzi i dobro społeczne, tak? Albo też mówią, że jest jak musi być linia pomiędzy wolnością wypowiedzi a złym społeczeństwem. No ale to są takie głupoty, no bo kto ustali, gdzie jest ta linia, tak? Ten, który ma władzę, przesunie tą linię i może ustawić tą linię, gdzie chce. No, sąd najwyższy to w zasadzie gwarantuje to, że konstytucja musi wybalansować, jaki jest koszt względem tego tych restrykcji i tych ograniczeń. No i na razie nie ma czegoś takiego, że nie można powiedzieć, bo byłoby to lepsze dla społeczeństwa, tak? Bo to nie o to chodziło w tej wolnej w swobodzie wypowiedzi. No część ludzi, takich ignorantów, no to mówi, że oni to robią w Europie. No robią oni to w Europie, no ale w Europie jest zamordyzm, w Europie nie ma konstytucji amerykańskiej, no i to, co prawo w Ameryce obowiązuje, no to obowiązuje prawo, także jeżeli ktoś chce, żeby było takie prawo, no to może sobie chcieć, no ale na dzień dzisiejszy akurat jest jak jest. No często ludzie w ignorancji też mówią, że jakiś tam im profesor im powiedział, czy jakiś doradca powiedział, że to czy tamto wolność wypowiedzi, że musi być ograniczone. No wiadomo, że większość tych profesorów, bojowników o sprawiedliwość społeczną, no to oni tłumaczą, co oni by chcieli, żeby prawo było, a nie to, jakie prawo jest. Także to jest społeczeństwo już zaczyna być za dużo oszukiwane. I w zasadzie zakłamywane. No dużo ludzi też zaczyna mówić o wolności wypowiedzi, teraz ta mowa jest swobodna, można mówić o tym, no ale prawo zawsze się zmienia. No faktycznie może się zmieniać, no ale na dzień dzisiejszy, tak jak już mówię, jest to, co jest. Amerykanie mają bardzo silną opinię na temat tego wolności wypowiedzi. No i każdy obywatel, no to jest dobrze, że obywatele jakoś się wczuwają w to i
ale powinni mieć jakąś podstawowe zrozumienie zagadnienia obserwacji. Oglądanie telewizji czy internetu i słuchanie tych gadających głów, szczególnie że nie ma już dziennikarzy. Teraz w zasadzie większość ludzi, czy większość programów telewizyjnych, no to są programy opiniotwórcze, no i coraz bardziej ludzie są podatni na te oszukaństwa, na manipulacje. Także wolność słowa jest. Mowa nienawiści jest gwarantowana konstytucyjnie w Ameryce. Jeszcze, dopóki lewactwo nie przyjdzie, wtedy będą wyginać konstytucje w chińskie. Dzień dobry. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, zin. Subskrybuj. Czekaj na powiadomienia. Wysyłaj powiadomienia. Pisz. Zadawaj pytania. I do następnego.